Cześć, przychodzę dzisiaj do Ciebie z moim szkolnym kotem Cynamonem oraz 5 słówkami, dzięki którym zastąpisz very good, no bo ja wiem, że coś może być bardzo dobre i po co zmieniać, jeśli jest bardzo dobre. Ale po co w kółko tak mówić? Jeśli możesz powiedzieć, że coś jest świetne, wspaniałe, wyśmienite, spektakularne i tak dalej. 5 wyrażeń dla Ciebie w dzisiejszym odcinku. Pod filmikiem PDF do pobrania arkusz z tymi słówkami, z przykładami, z ćwiczeniem, po to, aby użyć ich w praktyce i mieć gotowe do użycia, kiedy będzie taka potrzeba. Zaczynajmy. 5 słówek, jak zastąpimy very good. Pierwsze słówko zamiast very good to amazing. Amazing. Amazing, co może być amazing? Można powiedzieć, it's amazing, it is amazing what we can do thanks to technology. It's amazing what we can do thanks to technology. Albo, it was an amazing performance. Wyśmienity show. Drugim słówkiem jest incredible. Incredible. That's an incredible story. I can't believe it. An incredible story. To jest bardzo dobra historia. I can't believe it. Nie do końca to znaczy, że ona jest niewiarygodna i ja w nią nie wierzę. To jest tak niesamowite. Czyli bardzo dobre. Możesz też powiedzieć, the book is incredible. How did you know I've always wanted to read it? Trzecie słówko zamiast very good to outstanding. Outstanding, czyli stands out, wyróżnia się. Her work is outstanding. Her work is outstanding. No one does it better than she does. Albo, they have 2 outstanding players in the team. Remarkable. He performed the task in a remarkable way. He did it in a remarkable way. Albo, remarkable too. O, mam taką reklamę. Remarkable too. The next generation paper tablet. A digital notebook as close to paper as it gets. Remarkable. Niebywałe. Niebywałe. Wyśmienity. Bardzo dobry. I piąte. Terrific. Terrific. Iga Świątek is a terrific tennis player. A ostatni przykład. You've done a terrific job learning English with me today. 5 słówek. Jakie to były? Zostawmy very good dla tych na niższych poziomach. Ty ze mną dzisiaj wchodzisz na poziom wyżej, a twoje 5 słówek to... Amazing, incredible, remarkable, terrific, outstanding. Pod filmem dla Ciebie PDF, pamiętaj go pobrać, wydrukować, wracać do tych lekcji, jak na PDF-ie QR kod kierujący Cię z powrotem do tego odcinka, gdzie poćwiczysz ze mną wymowę tych zdań. Jeśli to dla Ciebie za mało, wbijaj na nasze kursy do Encio. Online lub stacjonarnie w Bochni. Czekamy na Ciebie, będziemy pomagać Ci. Z wymową, gramatyką, pisownią listów, co sobie tam zażyczysz.